Kościół jest w Piśmie Świętym przedstawiony jako oblubienica Chrystusa. I jest to trzeci obraz Kościoła Bożego w Piśmie Świętym, jakim się tutaj zajmuję. Znajdujemy go w liście do Efezjan, 5 rozdział od 21 do 32 wersetu, gdzie apostoł Paweł przedstawia prawdę, iż Kościół jest oblubienicą Chrystusa. Tłumaczy, że istota tej błogosławionej, bliskiej, intymnej relacji, jaka istnieje pomiędzy Chrystusem a Jego Kościołem, służy za wzorzec relacji i zachowania pomiędzy mężem a żoną. Począwszy od wersetu 25, czytamy: mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Uczucie przywiązania, zażyłości oraz najgłębszego złączenia jest jednym z tych elementów, które tutaj są kluczowe w tym fragmencie. Pod symbolem oblubienicy przedstawiony jest Kościół jako przedmiot najgłębszych i najtkliwszych uczuć oraz łagodnej troski i opieki Chrystusa, który, jak prawdziwie miłujący mąż, kocha swoją żonę i dba o nią. Przy tym ów niebiański oblubieniec jest wzorem dla ziemskiego. Obraz ten przedstawia zatem najintymniejszą z najbardziej intymnych z istniejących relacji, jaka wiąże Chrystusa z Kościołem. Najbliższą z możliwych, przyrównaną do czułej zażyłości pomiędzy kochającymi się małżonkami. W obrazie tym ukryta jest również myśl przyszłego, najbliższego złączenia z Chrystusem w Jego nadchodzącej chwale i panowaniu, podobnie jak Ewa z Adamem byli złączeni w przydzielonym Mu stanowisku zwierzchnictwa nad całym stworzeniem. Nieco później przytoczymy inne cytaty potwierdzające tę prawdę. Zatem Kościół Boga Żywego jest oblubienicą Chrystusa, którą umiłował On bezgraniczną miłością. Nabył dla siebie na własność swą drogocenną krwią, którą przelał, aby wykupić tą oblubienicę z niewoli grzechu i nieuchronnej zagłady. Uczynił to dla niej w przeszłości, aby móc ją mieć przy sobie po wieczność jako obiekt najgłębszych uczuć oraz w przyszłości dzielić z nią swą chwałę i panowanie. Obecnie Jego niezawodna, niesłabnąca miłość troszczy się o oblubienicę nieustannie, odżywiając ją i czule pielęgnując, uświęcając i oczyszczając kąpielą wodną przez Słowo Boże, obrazowe przedstawienie oczyszczającej mocy Słowa Bożego wykonywanej przez Ducha Świętego, aby mogła ta oblubienica zostać moralnie dopasowana do tego intymnego i najbardziej zażyłego złączenia wraz z Chrystusem, wraz z Nim w Jego chwale i panowaniu. W przyszłości Jego miłość dla Jego Kościoła zostanie zamanifestowana z chwilą, gdy stawi ją, tę umiłowaną i utęsknioną oblubienicę, przed sobą jako chwalebny Kościół, bez jakiejkolwiek skazy i zmazy. Wtedy pozostanie już na zawsze przy Nim, przy umiłowanym oblubieńcu. Ktoś kiedyś wyraził to, ujął to niegdyś w takich słowach: On jest jedynym, który może stawić ją przed sobą jako twórca jej egzystencji, autor i mistrz jej urody, olśniewającej piękności i nienagannej doskonałości, z jaką musi pojawić się w niebie, aby być godną takiego oblubieńca i otaczającej go chwały.
Taki jest błogosławiony dział Kościoła jako oblubienicy Chrystusa oraz miłość, która już teraz powinna być nieustannym źródłem radości dla każdego członka Jego ciała, gdyż ta miłość, jakiej będziemy zażywać w owym nieskażonym, wiecznym, olśniewającym blasku, jest tą samą miłością, którą teraz On nas miłuje podczas ciemnej, nieprzejrzanej nocy tego świata. Ach, dołóżmy wszelkich starań, aby nasze serca spoczywały bezpiecznie na podstawie tej niezrównanej miłości, bo tutaj jest kluczowe to, że nasze uczucia i wierność, kwestia wierności, grają również swoją rolę. Gdy my, wierzący, jego umiłowana oblubienica, cieszymy się z Jego miłości i poimy nią uczucia naszego serca, rwą się ku Niemu w tęsknocie za Nim, naszym oblubieńcem. Jeśli tak jest, skutkuje to pełną oddania wiernością wobec Niego podczas trwającego tutaj stanu odrzucenia Jego osoby, podczas Jego tymczasowej nieobecności. Powinniśmy często przywodzić sobie na myśl słowa Pawła skierowane do Koryntian, zdając sobie sprawę z tego, że odnoszą się tym samym do każdego wierzącego. Zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Tak mówi drugi list do Koryntian, 11 rozdział, werset 2. Jako chrześcijanie jesteśmy zaręczeni z Chrystusem Jezusem, z Jezusem Chrystusem i mamy okazać wierność i szczerość względem Niego, zachowując siebie samych dla Niego niczym czysta dziewica, nie splamieni przez świat, który Go ukrzyżował. Nie sprzeniewierzajmy się Mu przez oddawanie należnej Jemu miłości i naszych uczuć światu. Świat to system rządzony przez szatana, będącego najbardziej zawziętym wrogiem naszego ukochanego. Skierujmy wszelką naszą miłość i przyjaźń ku Panu Jezusowi Chrystusowi, ku Niemu, służąc Mu wiernie i żyjąc dla Niego w radosnym, pełnym nadziei i oczekiwaniu Jego przyjścia po nas i owego wielkiego dnia uroczystych zaślubin. To odpowiedzialność wypływająca z tej najintymniejszej, najbardziej zażyłej z możliwych relacji, jaka wiąże nas z Chrystusem. I z tego też wynika nasza zależność, nasza uległość względem Chrystusa. Wspomniany fragment z Efezjan, z listu do Efezjan, rzuca również światło na kolejny aspekt tej błogosławionej relacji, która kryje w sobie również myśl o zwierzchności i uległości przedstawionych w małżeńskiej więzi. Jest to w wersetach 23 i 24. Chrystus jest głową Kościoła, ciała którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Zajmowaliśmy się już Chrystusem w roli głowy Kościoła, zatem zatrzymajmy się tylko na krótko przy kwestii uległości Kościoła jako oblubienicy Pana Jezusa Chrystusa, jej podporządkowania się jej głowie Chrystusowi. To poddanie się Chrystusowi, uległość względem Niego, leży również w zakresie naszej odpowiedzialności. Obowiązek ten jest bezpośrednim rezultatem błogosławionego przywileju, jakim jest bycie Jego oblubienicą. Oznacza to w praktyce, że w naszym postępowaniu mamy być posłuszni Jego słowu i nie podążać za swymi własnymi życzeniami, nie wykonywać naszej własnej woli, lecz kierować się Jego wskazaniami i pouczeniami, jakich udzielił nam przez Słowo Boże. Nie mamy działać zgodnie z tym, co my sami uważamy za najlepsze i wskazane, obojętne czy w osobistym życiu każdego z nas, czy w aspekcie Kościoła jako wspólnoty. Naszym zadaniem jest szczere badanie i zgłębianie Pisma Świętego w celu zrozumienia myśli Chrystusa oraz praktyczne postępowanie zgodnie z nimi w cichej uległości wobec Niego jako naszej głowy. Stąd też wynika, że w zakresie zadań i odpowiedzialności Kościoła nie leży w żadnym razie wydawanie ustaw, tworzenie doktryny i tym podobne. Jego miejsce jest w poddaniu się pod wszelkie zasady, reguły prawa, nauki
i doktrynę Pisma, jaką sam Chrystus przedstawił w swoim Słowie Bożym. Pan Jezus Chrystus poucza i zwiastuje prawdę poprzez dary, jakich udzielił Kościołowi. Pod kierownictwem i wskazówkami Ducha Świętego oraz przez moc, którą przedstawia Jego Słowo, Kościół zajmuje więc pozycję poddania się pod Słowo Chrystusa w pokornej uległości wobec Niego. Skrajnym tego przeciwieństwem jest zajmowanie pozycji nauczyciela i zarządcy, jak to uczynił Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Organizacja Świadków Jehowy, albo Kościół Rzymskokatolicki i inne wielkie systemy chrześcijańskie. Gdyby Kościół pamiętał nieustannie o tej odpowiedzialności, nie stracił jej sprzed oczu, jakże inaczej wyglądałyby dzisiejsze realia? Jakże inaczej wyglądałby dzisiejszy stan rzeczy? Nie byłoby zwalczających się nawzajem demonizacji i grup o różniących się obrządkach, przepisach i sprzecznych doktrynach i tym podobne. Gdyby wszyscy pozostali w uległości wobec Chrystusa, jedność myśli, Jego myśli i wytyczonej przez Niego ścieżki dla Jego Kościoła bez problemu zostałyby odnalezione w Jego Słowie. Duch Święty uczyłby każdego z nas tych samych rzeczy i każdy uległy w taki sposób wierzący kroczyłby tą samą jedną ścieżką, jaką wytycza Jego wola. Wszyscy wierzący, jako uległa swemu oblubieńcowi umiłowana Chrystusa, trwaliby w radosnym stanie jedności Ducha Świętego. Jakim błogosławieństwem i chlubnym świadectwem byłby w tym świecie Kościół dla samego Chrystusa? Tak było w pierwszych dniach historii Kościoła i tak byłoby nadal, gdyby wszyscy, którzy znają swą przynależność do Chrystusa, byli poddani Jemu jako głowie, znając Go rzeczywiście jako swego oblubieńca. Zatem bezpośrednim powodem wszelkich podziałów i rozłamów i otaczającego nas pomieszania pośród dzisiejszego ludu Bożego jest to, że Kościół jako ogół nie był i nie jest uległym wobec Chrystusa. Ludzka wola wkroczyła w grę, uzurpując sobie samozwańczo prawo rządzenia, stąd otaczająca nas zewsząd ruina. Bardzo ważne jest zdanie sobie sprawy z tego, że choć Kościół jako ogół zawiódł co do uległości i sprzeniewierzył się swej odpowiedzialności, nie zwalnia to wcale z tej odpowiedzialności, nie zwalnia z niej pojedynczych wierzących, którzy wciąż mają żyć i kroczyć w uległości wobec woli Chrystusa i w podporządkowaniu Jego Słowu, podporządkowaniu się Jego Słowu. W posłannictwie Pana Jezusa Chrystusa do siedmiu zborów w Azji, przedstawiającym w proroczy sposób historię Kościoła i odstępstwo od Jego Słowa, poselstwo skierowane na końcu do każdego z osobna brzmi: kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Tak przecież mamy zapisane w objawieniu, 2 rozdział 7, 11, 17, 29. Oby każdy z czytelników Słowa Bożego rzeczywiście nakłonił swe ucho do tego głosu i poszedł za nim w posłuszeństwie oraz zdecydowanym odłączeniu od wszystkiego, co nie jest według Jego Słowa. Także ważne jest w powiązaniu z tym, że oblubienica Chrystusa to Kościół. Kościół to oblubienica Chrystusa. To jest ważne, żeby uwzględnić, jaka jest nadzieja i jakie jest przeznaczenie Kościoła. Przecież rozważyliśmy już kwestię uczuć i najgłębszej zażyłości wiążących Kościół jako oblubienicę z Chrystusem oraz jego odpowiedzialność Kościoła, aby pozostać w wierności i uległości wobec Niego. Zatrzymajmy się teraz na chwilę nad Jego nadzieją i przeznaczeniem, nad nadzieją Kościoła i przeznaczeniem. Wnioskując już choćby z charakteru relacji, jaka łączy oblubieńca z oblubienicą, powinniśmy z łatwością domyślać się, że nadzieją Kościoła i punktem kulminacyjnym jego wszelkich pragnień jest połączenie się z Nim w małżeństwie i wieczne przebywanie u Jego boku.
Złączenie z Chrystusem i dzielenie całej Jego chwały jest jedynym przeznaczeniem Kościoła i prawdziwą nadzieją, która powinna przyświecać wszystkim Jego członkom. W 5 rozdziale listu do Efezjan to widać było w tych wersetach, które już dzisiaj przytoczyłem. Apostoł Paweł prezentuje tę prawdę, mówiąc, że Chrystus stawi przed sobą Kościół pełen chwały i bez zmazy, i bez skazy, i święty, i niepokalany. Słowa te staną się rzeczywistością w dniu niebiańskiego wesela. Dzień ten, dzień długo oczekiwanego połączenia w małżeństwie, powinien być nieustannym oczekiwaniem każdego człowieka, który jest częścią Kościoła. Powinien być nieustannym oczekiwaniem Kościoła i jego tęsknym pragnieniem jako oblubienicy Jezusa. To wtedy ujrzy go ona takim, jakim jest i stanie się taką jak on, czystą i bez zmazy. Jak to komunikuje nam pierwszy list Jana, 3:2-3. Nie istnieje nic innego, co byłoby w stanie zaspokoić jej prawdziwe uczucia, charakteryzujące kochającą, gorąco i szczerze oblubienicę. Uczucia, jakie powinny przepełniać serce każdego jego z członków prawdziwego Kościoła. Ta błogosławiona nadzieja Kościoła została mu podarowana, kiedy sam Jezus objawił mu jego przyszłe przeznaczenie w owych niezapomnianych, dobrze znanych słowach z Ewangelii według Jana, 14:2-3, które są drogie tak wielu sercom. Wtedy to wyjawił wierzącym uczniom, że już niedługo opuści ich i uda się, aby przygotować im miejsce w domu Ojca. Nie powinni się jednak smucić, gdyż przyjdzie On znowu i weźmie ich do siebie, aby mogli być tam, gdzie On jest. Taką obietnicę dał oblubienie swej oblubienicy, ujawniając skryte w głębi jego serca pragnienie, aby ją mieć zawsze przy sobie. A kiedy przygotował miejsce? Wtedy, gdy zawisł na krzyżu Golgoty i został opuszczony przez Boga w 3 godzinach ciemności i wtedy zapłacił w pełni, zapłacone w pełni, tetelestai, raz na zawsze zapłacił wszystko i w ten sposób przygotował miejsce w niebie. W ten sposób przygotował miejsce w domu Ojca. I to jest już rzecz, która się wydarzyła. Następną rzeczą na zegarze Bożej historii jest pochwycenie, zabranie Kościoła do nieba. Wszystko, co było potrzebne do pochwycenia, do zabrania Kościoła do nieba, już się wydarzyło. Już od 2000 lat wszystko jest gotowe. Wszystko jest gotowe na przyjście Pana Jezusa po swój Kościół. Żarliwe pragnienie Chrystusa skierowane ku Jego oblubienicy we wzruszający sposób znajduje swój wyraz w Jego arcykapłańskiej modlitwie w Ewangelii Jana 17. Widzimy go tam, jak modli się w słowach: Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją. I zamiarem Pana Jezusa Chrystusa, jego planem dla jego Kościoła, jest jego przebywanie wraz z nim w chwale. Takim również nieustannie powinno być tęskne życzenie i nadzieja jego oblubienicy. Kościół posiada niebiańskie pochodzenie. Zrodzony jest z góry i zjednoczony ze swą głową, Chrystusem w chwale. W swym charakterze powinien być niebiańskim również podczas pobytu na ziemi, jako że jego życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tak uczy nas przecież list do Kolosan, 3:3. Natomiast przeznaczeniem jest niebo, małżeńska więź z Chrystusem i wieczny dział, wieczny udział w jego chwale. Wszystkie obietnice dane Kościołowi mają również swój niebiański charakter. Podczas gdy przyrzeczenia złożone, udzielone Izraelowi dotyczą ziemi i dóbr materialnych, zatem nie powinniśmy mieszać niebiańskiego ludu Bożego, jakim jest Kościół, z ziemskim, to jest Izraelem. Na podstawie Pisma Świętego dowiedliśmy już,
że jedyną właściwą, przypisaną Kościołowi jako oblubienicy Chrystusa nadzieją i jego przeznaczeniem jest miejsce w najbliższej więzi, jedności i najgłębszym możliwym złączeniu wraz z Nim w niebiańskiej chwale. Kościół zostanie przemieniony w Jego obraz i będzie jak On sam. Znajomość przeznaczenia i nadziei Kościoła wyklucza automatycznie dość rozpowszechnioną myśl, jakoby najznioślejszym celem Kościoła i jego nadzieją, do której urzeczywistnienia powinien nieustannie zmierzać, jest naprawienie zepsutego świata i nawrócenie tego zepsutego świata do Chrystusa. Nie ulega wątpliwości, że wzniosłą misją Kościoła jest reprezentowanie i objawianie Chrystusa w tym świecie i powiązanie z tym głoszenia Ewangelii i powiązane z tym głoszenie Ewangelii zgubionym osobom, podążającym na zatracenie grzesznikom. Niemniej jednak w Piśmie Świętym nie znajdujemy choćby cienia czegoś, co pozwalałoby nam żywić nadzieję na polepszenie i nawrócenie całego świata do Chrystusa. Wręcz przeciwnie, Jego Słowo nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do faktu, że ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, bo tak przecież mówi nam Słowo Boże z drugiego listu do Tymoteusza, 3 rozdział, 13 werset. Aż do Bożej interwencji w sądzie, kładącej kres wszelkiej niegodziwości człowieka, wobec tego smutnego faktu, jedyną nadzieją i przeznaczeniem Kościoła jest zabranie go do nieba wraz z Chrystusem, wraz z Nim, co zapowiada nam pierwszy list do Tesaloniczan, 4 rozdział, 13 do 18 wersetu. Nie zaś rzekome naprawienie stanu świata i jego nawrócenie. Zwróćmy się na chwilę ku kilku wersetom z Księgi Objawienia Pana Jezusa Chrystusa, które odsłaniają nam nieco więcej z prawdy o przyszłym losie Kościoła w jego zjednoczeniu z Chrystusem. Bez wątpienia pochwycenie Kościoła do nieba ma mieć miejsce przed objawieniem Jana, 4 rozdział, 1 werset. Oblubienica stanowi od tamtego momentu bowiem część odkupionego, oddającego Bogu cześć grona, które jawi się naszym oczom w rozdziałach 4 i 5 w obrazie 24 starszych. W tym samym czasie Bóg wyleje żar swego gniewu na odstępcze chrześcijaństwo oraz ogół tego doszczętnie zepsutego, niegodziwego świata, o czym mówią proroczo rozdziały 6 do 19. Podczas tych przepełnionych grozą wydarzeń prawdziwy Kościół, czyli grono zrodzonych na nowo wierzących, będzie cieszyć się swym bezpiecznym schronieniem u boku umiłowanego Zbawiciela w jego kojącej obecności w niebie. W 19 rozdziale Księgi Objawienia rozbrzmiewa radosna wieść o weselu baranka. Tak jest napisane: weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się, i dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Po osądzeniu i dokonaniu wyroku i wykonaniu wyroku na fałszywej oblubienicy odstępczym antykościele, o czym czytamy w rozdziale 17, oraz po dokończeniu przygotowań prawdziwej oblubienicy, może wreszcie odbyć się to chwalebne wydarzenie, jakim jest wesele Chrystusa odkupionego jego własną krwią Kościoła. Pan Jezus Chrystus po weselu powróci wraz z nieodłącznie odtąd towarzyszącą mu małżonką na ziemię, aby odbyć sąd nad żyjącymi na ziemi narodami, objąć wraz z nią panowanie nad całą ziemią, jak mamy to opisane w 19 rozdziale od 11 wersetu do 20 rozdziału 6 wersetu, i aby zaprowadzić na ziemi nowe przymierze. Rozpocznie się wtedy nowe przymierze, które jest zapowiedziane m.in. w Hebrajczyków 8 rozdział albo w Jeremiasza 31 rozdział. Dopiero po powrocie Chrystusa wraz z oblubienicą na ziemię zacznie się nowe przymierze. W Księdze Objawienia 21 od 9 do 27
Oblubienica, żona baranka, opisana jest drobiazgowo, wzdobiące ją chwale jako wielka i wysoka góra oraz miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. I tak dalej. To znaczy, że zachęcam, abyście przeczytali ten fragment ze swojej Biblii. Będzie niczym niebiańska metropolia, stolica ziemskiego Królestwa Chrystusa w czasie Nowego Przymierza i jako taka będzie odbywać rządy wraz z Nim przez okres 1000 lat, kiedy Nowe Przymierze się zacznie i zakończy na ziemi. Pierwsze 8 wersetów 21 rozdziału Księgi Objawienia odsłania nam scenę stanu wiecznego, jaki nastąpi po upływie 1000 lat królewskich rządów Chrystusa, po zakończeniu Nowego Przymierza. Wówczas to pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą, natomiast utworzone zostanie nowe niebo i nowa ziemia. Tam będzie tak, jak opisuje to Słowo Boże. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. W wersetach tych widzimy wieczne przeznaczenie Kościoła, oblubienicy Chrystusa. Jest ona tym samym świętym miastem z okresu 1000-letniego królestwa, czyli Nowego Przymierza, czyli milenium. Tą cudowną oblubienicą przyozdobioną dla swego męża, zaś w scenie, która jawi się naszym oczom przybytkiem lub też miejscem wiecznego zamieszkania Boga. Jakiś to cudowny los oczekuje Kościół Boga żywego. Ach, oby te wzniosłe myśli oczarowały nasze serca, wywołując wzmożone uczucie oddania, przywiązania i głębokiej miłości do naszego drogiego oblubieńca, który zapewnił nam te błogosławieństwa przez oddanie za nas swego życia na Golgocie w niepojętych mękach. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. I czym jest Kościół Boga żywego? To jest, jak powtórzę, jeszcze raz powtórzę, w nieco skróconej formie, jeszcze raz najważniejsze myśli, które mamy w Słowie Bożym. Widzieliśmy jasno w Słowie Bożym, że Kościół nie istniał przed Dniem Zielonych Świąt, czyli przed Pięćdziesiątnicą, i że złożony jest ze zrodzonych na nowo wierzących, którzy przez Ducha Świętego zostali ochrzczeni w jedno ciało, czyli zanurzeni, włączeni w jedno ciało Chrystusa. I zostali przez Niego przyłączeni do Jego Kościoła, którego On sam jest niebiańską głową. Tworzą wspólnotę wywołanych z tego świata i odłączonych od świata dzieci Bożych. I pomimo wszelkich istniejących pomiędzy nimi rozłamów, postrzegani są przez Boga jako niepodzielna całość, jako jedno ciało. Sam Kościół przedstawiony jest nam w trojaki sposób jako ciało Chrystusa, jako dom Boży i jako oblubienica Chrystusa. Gdy mówimy o Nim jako o ciele, widzimy Jego różnorodne poszczególne członki odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie dla Niego na wyznaczonych im odpowiednich dla ich miejsca, dla nich miejscach. Odpowiednich dla nich miejscach pod bezpośrednim kierownictwem Chrystusa, uznawanego za głowę. W obrazie domu Bożego ukryta jest myśl o Bożym mieszkaniu na ziemi, jakie tworzy Kościół, będąc odpowiedzialnym zarazem za utrzymanie w nim Bożego porządku i godnej Boga świętości. Myśląc o Kościele jako oblubienicy Chrystusa, dostrzegamy szereg myśli mówiących o wzajemnych uczuciach, głębokiej zażyłości, intymności cechujących Jego relację z Chrystusem, należnej wierności, uległości i miejsca w wiecznej chwale u Jego boku, w Jego nieustannej obecności. Udział w wiecznej chwale Chrystusa jest podstawową nadzieją i przeznaczeniem Kościoła. To są ważne cechy Kościoła w jego ogólnym znaczeniu. To pomoże nam rozumieć przedstawiony w Piśmie Świętym porządek i istotę Kościoła w jego lokalnym aspekcie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy się
temu rozważaniu, oddali, czytając Pismo Święte w tym zakresie, bo to jest najważniejszy punkt, jeśli chodzi o nasze codzienne, praktyczne spotykanie się z innymi wierzącymi.